tak? W pięknej koszulce. Gratulacje. Czy to był taki plan na dzisiaj? Uczestniczyć w akcji zaczepnej, można powiedzieć, i wygrać jakieś trofeum, takie chociażby jak koszulka najaktywniejszego? No, założenie było takie. Bardzo zależało mi na dzisiejszym dniu. Jechaliśmy przez moje rodzinne strony, przez Myszków, także no, dużo kibiców na trasie. Chciałem się pokazać z jak najlepszej strony od początku, od samego startu bardzo aktywnie. Zaatakowałem pierwszy, zawiązała się akcja, odjechaliśmy. No i byłem bardzo zmotywowany na premiach, żeby walczyć, żeby założyć koszulkę. To już czwarte Tour de Pologne w reprezentacji. No, jak do tej pory, no, bez większych sukcesów, może byłem w tych odjazdach, ale nigdy nie udało się tam zdobyć jakiegoś trofeum, więc tym bardziej to na pewno cieszy. Powiedz mi, jak to wygląda z punktu widzenia kolarza? Czy wy, uciekając na pierwszym, drugim, trzecim, dziesiątym, piątym kilometrze, na początku, krótko mówiąc, zdajecie sobie sprawę z tego, że dojechać do mety będzie ciężko, czy gdzieś tam tli się ta nadzieja? Znaczy, na pewno bardzo ciężko jest określić to na początku etapu, tak? Gdy wyścig się rozwija, dojeżdżamy, jest połowa wyścigu, można oszacować, jak ten peleton jedzie, jak nas trzyma, my troszkę zwalniamy, przyspieszamy, także też troszkę regulujemy to, no ale jeżeli grupą sprintera zależy, żeby był finisz z grupy, więc przeważnie tak to się odbywa. Zapytam cię jeszcze o zdrowie, no bo nie uczestniczyłeś bezpośrednio w Kraksie, ale z pewnością te dwa etapy przejechane szybko, aktywnie dają się we znaki. No tak, no dzisiaj Kraksa na koniec, także no widać, to jest bardzo niebezpieczny sport. No. Na finisz po tym nawrocie na liczniku, jak spojrzałem, było 65 pod 70 na godzinę. No, Kraksa w takich warunkach, no to no, może skończyć się tragicznie. No, oby tak nie było, drodzy państwo. Tyle Kamil Gradek, a jutro będzie...